Jeśli mielibyśmy szukać takiego miejsca w krajobrazie Polski, gdzie poczujemy najbardziej intensywny zew natury, to myślę, że torfowiska są, są takim miejscem. Radio naukowe. Mokradła torfowiska bagna kryją nie tylko słowiańskie stwory, ale i autentyczne naukowe skarby. W tym odcinku będziemy wędrować w czasie od przeszłości, której ślady mokradła znakomicie przechowują do przyszłości, bo to w jakim będą stanie będzie miało ogromne znaczenie dla klimatu. Nazywam się Karolina Głowacka to jest podcast radio Naukowe. Działam dzięki wsparciu na patronite.pl ukośnik radio naukowe. Bardzo dziękuję. Zajrzyjcie na radionaukowe.pl i na stronę główną kanału na YouTube żeby dowiedzieć się więcej o mnie i o planach rozwoju ambitnych. Tymczasem zaczynamy odcinek numer 132. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravitational waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio Naukowa. łączy wiedzę. Doktor habilitowany Mariusz Lamentowicz jest w studiu Radia Naukowego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownik pracowni ekologii, zmian klimatu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, rzecz jasna na tymże Uniwersytecie. I pan profesor przyjechał specjalnie dla was, drodzy słuchacze Radia Naukowego z Poznania. Dziękuję bardzo, bo to zwykle jest ja mi bardzo krążę miło. w ramach podróży Radia Naukowego. Premiera naszego podcastu jest w międzyczasie narodowym Dniu Mokradeł 2 lutego. Bardzo ważna sprawa. O mokradłach właśnie będziemy rozmawiać. I czytałam o mokradłach i sprawdzałam, ile tego jest. Jaż się złapałam za głowę, kiedy dowiedziałam się, że w Polsce jest niecałe 4,5 miliona hektarów mokradeł. To jest 14% kraju. To jest moc obszaru. Tak, dokładnie. Myślę, że w większości nie mam świadomości takiej, jak wiele mokradeł nas otacza. Patrząc na krajobraz rolniczy lub idąc do lasu, bardzo często pomijamy wzrokiem takie środowiska, które wydają nam się mało przyjazne. Może dlatego tak jakby społecznie w świadomości społecznej pokradła funkcjonują jako coś, co charakteryzuje się jakąś obfitością. To jest też kwestia tego w jaki sposób je w ogóle identyfikujemy. Są to obiekty, które mają otwartą wodę, czyli widzimy jezioro na przykład lub na przykład takie, które posiadają wodę nieco poniżej powierzchni gruntu. I to zdecydowanie myślę, że dla większości z nas w Polsce, większości ludzi, którzy czasami też nawet interesują się przyrodą, nie do końca są jasno identyfikowalne. No bo strach nam okradła kikimora, chociażby z Wiedźmina tam mieszka. Tak. A pan tam jeździ i obserwuje tem okradło od 20 lat i bez strachu? Przyznam się, że czasami, biorąc pod uwagę to, że są to miejsca bardzo grząskie, to możliwe, że tutaj można się nieco przestraszyć. Natomiast rzeczywiście na mokradłach, już jakby biorąc pod uwagę na przykład demony słowiańskie, wiele z nich często występowało na mokradłach. Także ludzie się bali mokradeł. Często w mokradłach znikali, często w mokradłach byli ludzie również zakopywani. Nie tylko w Polsce, ale w Europie. Dlatego też często, głównie w zachodniej Europie, znajdowano zwłoki A bo co, torfowe. Łatwiej zakopy, Czy to było tam zakopyć? No, dlaczego? To była kwestia morderstw różnego A, rodzaju, lub same. rytualnych różnych poświęceń. Jednym z takich najsłynniejszych znalezisk, zwłok torfowych, zwłok bagiennych, byśmy, inaczej, ciał bagiennych, bogbadisz po angielsku się to nazywa, jest człowiek Stolunt, właśnie z zachodniej Europy. Fantastycznie zachowane ciało, które można oglądać w muzeum. Także no, myślę, że mukradła były. No nie mają najlepszej tak. prasy. No nie mają. Właśnie, no, pracujemy mocno nad tym, nad żeby. Z je... mokradł. Dokładnie, żeby je jednak no, rozświetlić, bo są fantastyczne. Z różnych to powodów. Powiedzmy, proszę, jaka jest różnica między mokradłem, bagnem, w tym jeszcze są torfowiska. Proszę nam to. Poukładać. Jest taka bardzo dobra definicja mokradła. Ona się opiera na konwencji ramsarskiej, która dotyczy właśnie ochrony mokradeł. Gdzie mokradłem można nazwać także jeziora do 6 metrów, czy strefy nadmorskie, czyli jest tam woda na powierzchni jednak. Są to też torfowiska, trzcinowiska, różnego rodzaju takie miejsca związane z wysokim poziomem wody gruntowej. Natomiast biorąc pod uwagę. Inne terminy, takie jak bagno, już wspomniane tutaj, czy torfowisko, one mają różnorodne definicje. Myślę, że bagno kojarzy nam się w, w tym kontekście może niezbyt pozytywnym najbardziej. Natomiast niektórzy moi koledzy twierdzą, że bagna to jednak powinny być te dobrze nawodnione, bardzo grząskie torfowiska. Tak powinniśmy no, torfowiska definiować. Natomiast samo torfowisko jest takim pojęciem bardzo ogólnym, które opisuje miejsca, które są w dobrym stanie, te, które mają wysoki poziom wody gruntowej, tak sobie możemy wyobrazić, i takie, które są zniszczone, natomiast posiadają w sobie torf. Czyli taką materię organiczną, która gromadziła się przez długi czas z obumarłych szczątków roślin. Taki prewęgiel kamienny. No tak tak też można powiedzieć. Węgiel kamienny jest torfem. Tylko że gromadził się wiele milionów lat temu. No i... i ugniatał się bardziej. Dokładnie. Na skutek kompakcji powstała z tego twarda skała która paradoksalnie podczas spalania, może jeszcze o tym porozmawiamy mhm. przez chwilkę, podgrzewa nasze torfowiska, czyli torfowiska podgrzewają torfowiska. I, i tak, dokładnie. Jest to węgiel kamienny, węgiel brunatny w różnych fazach jakby takiego przekształcenia się w skałę. Ale muszę dopytać o ten lęk na mokradłach, bo muszę przyznać, że kiedy mi się zdarzało gdzieś tam wędrować po różnych terenach leśnych i trafiałam na takie miejsce, gdzie było grząsko, to ja byłam natychmiast w panice. Że popełnię jakiś fałszywy krok, i tutaj w lewo jest właśnie takie bagno gdzieś tam kojarzące się bardzo mrocznie, że już się nie wydobędę i tak dalej. Skąd pan wie, gdzie stawiać te kroki? To jest kwestia pewnego doświadczenia, wydaje mi się, a przede wszystkim też ostrożności, takiej, że no, nie chodzimy sami na bagna. Jednak jeśli jedziemy w teren, prowadzimy jakiekolwiek badania, wiercenia lub hmm, pobieramy próbki, to jednak poruszamy się razem bezpiecznie. Oczywiście, niestety, zdarza się od czasu do czasu, że pojawiają się w mediach informacje o, może nie tyle o śmiertelnych wypadkach, ale o kimś, kto ugrzązł w mokradle, w bagnie, idąc przez pole nocą bez światła i tak dalej. Zdarzają się takie sytuacje, ale zdecydowanie pewnie rzadziej niż kiedyś, kiedy bagien w Polsce było zdecydowanie więcej. Gdzie praktycznie no, w bezpośrednim sąsiedztwie wielu miejscowości znajdowały się bagna, które obecnie są zmeliorowane i po prostu są łąkami, na których pasą się krowy. Zdarza się też taka sytuacja. Co to takiego paleoekologia? Paleoekologia bada mokradła, chociaż nie tylko. Dotyczy w zasadzie tego, co w przeszłości działo się z ekosystemami. Jest to taka ekologia przeszłości. Badając przeszłość, chcemy się dowiedzieć o współczesnym stanie ekosystemów, ale też sprawdzić, w jaki sposób one się zachowywały w przeszłości jaki był wpływ człowieka na lasy, torfowiska, także morza, bo paleoekologia ich. Miejsca, które są analizowane, są zlokalizowane nie tylko na mokradłach, ale także osady morskie są pobierane do różnego rodzaju rekonstrukcji. To jest tak szerokie pojęcie, że bardzo trudno znaleźć tutaj jakby taką jedną krótką, uniwersalną definicję. Ale generalnie tak można powiedzieć, że to jest spojrzenie w przeszłość spojrzenie na przeszłe ekosystemy różnymi metodami. I tutaj okazuje się, że można dojść do wniosków zupełnie zdawałoby się poza kontekstem mokradeł, ale pan przyglądał się, między innymi pan, bo to cały zespół, z perspektywy paleoekologicznej właśnie, epidemii czarnej śmierci w Europie. Jak wiemy, to jest druga połowa XIV wieku i oceniało się, ocenia się, tu właśnie jest, nie wiem, czy to już nie trzeba używać się czasu przyszłego, że nawet 50% populacji Europy zmarło w czasie tej epidemii. A wy mówicie, nie było aż tak źle. No, właśnie, bo czarna śmierć jest teraz, właśnie takim tematem, który jest bardzo modny w ogóle w kontekście badań historycznych, badań paleogenetycznych. Natomiast w tej naszej pracy, my spojrzeliśmy na pyłek roślin, który odzwierciedla to, co się działo z użytkowaniem ziemi w przeszłości. Po prostu są pewne rodzaje pyłku, jakby gatunki, które wskazują na działalność człowieka. Jak pojawia się pyłek drzew, Krzewów, następuje sukcesja wtórna. Tak można powiedzieć że różne rośliny wkraczają na teren wcześniej zagospodarowany przez człowieka. To możemy sobie wyobrazić, że do tych ludzi było tam nieco mniej. I tutaj analiza pyłkowa z rdzeni pobranych z jezior i torfowisk różnych mokradeł także w Europie pozwoliła nam spojrzeć na to poprzednio realizowane jako zagospodarowanie terenu. Dzięki temu, mając też datowania radiowęglowe, które pozwalają na uzyskanie tej skali czasu, absolutnej skali czasu, mogliśmy wydatować to, ten czas dominacji jakby, czy ekspansji czarnej śmierci w Europie. Dlatego też... Ale jak? Znaczy, co mają pyłki do ekspansji czarnej śmierci? Jak to w ogóle połączyć? Jak wnioskować jedno z drugim? No właśnie, wydaje się na początku, że nie ma w tym powiązania, ale jest bardzo silne, dlatego że na jakimś konkretnym terenie, w którym czarna śmierć zbierała swoje żniwo, roślinność zaczęła się odbudowywać. To jest mniej ludzi, którzy tak. ingerują w przyrodę. Dokładnie, powstaje hmm. pewna pustka osadnicza. Także dzięki temu mogliśmy, mając daty radiowęglowe i te skalę czasu. Pyłek i rekonstrukcje palinologiczne. Tym się zajmuje palinologia. Byliśmy w stanie zrekonstruować miejsca, w których ludzie byli bardziej aktywni w trakcie tego epizodu, dość dramatycznego dla Europy. A w których mniej aktywni, i w tych miejscach mogliśmy się domyślać, że jednak czarna śmierć była no, bardziej dramatyczna. I te pyłki się właśnie szczególnie w torfowiskach dobrze zapisują? W torfowiskach, w osadach jeziornych i torfowiskowych, a także morskich. Niektórzy koledzy, koleżanki także oczywiście, analizują pyłek z lodu. Także pyłek możemy znaleźć wszędzie. Oczywiście jest to duży problem dla nas, jeśli często związany z alergią, natomiast jest to fantastycznym nośnikiem informacji o wpływie człowieka w przeszłości zmianach klimatu, a także jak w tym przypadku epidemii. No jak patrzę na mapę, którą dołączyliście do swojej pracy, to owszem, ta czarna śmierć dotknęła sporo obszarów w Europie, współczesnej Polski również, takiej centralno-zachodniej, można powiedzieć, i północnej, ale jednak większa część Europy wydaje się nietknięta. Tak można tutaj takie wnioski wyciągnąć z tej pracy. Oczywiście potrzebne są pogłębione badania związane na przykład właśnie z paleo DNA, które, no prace się pojawiają bardzo dynamicznie na ten temat. Ale może być rzeczywiście tak, jak tutaj zaproponowaliśmy, że ta negatywna działalność czarnej śmierci w relacji do człowieka nie była tak wielka, jak nam się wydawało. To może nie przebadaliście wystarczająco dużo okradę? Oczywiście. Też jest taka możliwość, natomiast no jednak tych rdzeni było tutaj dość wiele, ponad 100 stanowisk, które jeszcze tutaj może powinienem dopowiedzieć, że analiza pyłkowa ma takie znaczenie też, że ona pokazuje jakie zmiany były w otoczeniu na przykład torfowiska, jeziora w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Mhm. Czyli to nie jest tylko jeden punkcik w zakresie np. przykład 200 metrów. To są zmiany roślinności w, w dużym zakresie. Czyli przestrzenna rekonstrukcja jest dość wiarygodna. Oczywiście zbieramy następne stanowiska. Prace odbywają się we współpracy z naukowcami z Instytutu Maxa Plancka, plus do tego jeszcze no wielu historyków jest to zaangażowanych, palinologów, paleoekologów. No i no fantastycznie było chociażby z tego punktu widzenia tej publikacji też zauważyć, że paleoekologia może intrygować w takim kontekście. Bardzo często w przeszłości ciężko było przekazywać takie wyniki, po prostu bazując na takich suchych diagramach. Same rekonstrukcja jest interesująca, natomiast zawsze ten kontekst w ostatnim czasie, szczególnie to zauważamy, tworzy pewnego rodzaju historię. Czyli ta informacja z naszych badań jest taka łatwiej zrozumiała i zaczyna nabierać kształtu. To dotyczy czarnej śmierci, czy wpływu piastów na roślinność wielkopolski, czy wpływu na przykład joannitów na lasy zachodniej Polski, ziemi lubuskiej. Te sygnały związane z działalnością człowieka są bardzo klarowne do interpretacji jakby, i też odczytania. Co nie zawsze dotyczy zmian klimatu. No właśnie, bo to też badaliście, tak. że przybywają Joannici w XIV wieku, ziemia lubuska. Dokładnie sprawdzaliście osady torfowiska Pawski Łuk. To kto z Lubuskiego to na pewno dobrze wie. I co się okazało, że ten wpływ na przyrodę jest większy, niż byśmy zakładali? Tutaj Muszę też nawiązać trochę do historii hmm. badań paloekologicznych w Polsce. W przeszłości mieliśmy no, wie, bardzo wiele rdzeni przeanalizowanych w, w różnych częściach kraju. Co to znaczy rdzeni? Bo już kilka razy pan powiedział rdzeni. Do, że jedziemy w teren mhm. z takim sprzętem, który służy do wiercenia. Mhm. I w najprostszym jakby tłumaczeniu jest to taka skrzynka która na pewnych głębokościach otwiera się i powstaje taki półwalec, który jest jej rdzeniem. No, myślę, że każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić wywiercony rdzeń geologiczny, wyciągnięty na powierzchnię, zapakowany, przetransportowany do laboratorium, gdzie próbki pobierane są w konkretnych odstępach. Okay. Uh -huh. No i te odstępy poboru próbek w przeszłości były bardzo duże. Czyli duże to znaczy 10 cm. 5 centymetrów. Natomiast w tym przypadku, no i w innych też stanowiskach również w Wielkopolsce zastosowaliśmy troszeczkę inną strategię. Ona polega na tym, że pobieramy próbki co centymetr. Co oczywiście sprawia, że ich jest są setki tych próbek do przeanalizowania. No, natomiast wyniki są niezwykle interesujące, dlatego I precyzyjniejsze? że zdecydowanie. Uh -huh. Dlatego w przypadku ziemi lubuskiej. Tego torfowiska koło łagowa mogliśmy zrekonstruować z dużą rozdzielczością to, co się działo z kraju w przeszłości w ostatnich to jest 1500 lat i dokładnie wydatować również metodą radiowęglową, także w dużej rozdzielczości, bo te próbki dodatowania radiowęglowego, które służy do uzyskania wieku też możemy pobrać albo co 10, co 20 czasami, co niektórzy to robią co pół metra. Natomiast tutaj co 10 centymetrów takiej próbeczki zostały pobrane po to, żeby tą skalę czasu uzyskać. Dzięki temu mogliśmy dość precyzyjnie porównać tę naszą rekonstrukcję z historią. Historycy zwykle, czy archeologią także tego obszaru, zwykle historycy dysponują no, dość precyzyjnymi datami, dokładnymi, zdecydowanie bardziej niż my, ponieważ tam mamy zakres czasami 10 lat, 20, 30 lat tolerancji jakby tego wieku. No i tutaj okazało się, że Joannici po przybyciu na ten teren, a w zasadzie osadnicy z nimi związani, zaczęli dość gwałtownie ten krajobraz zmieniać, czyli przykładowo zaczęły znikać lasy pierwotne czy lasy takie naturalne lasy związane z wieloma gatunkami roślin zwierząt, które tam występowały. Takie lasy zasiedlone przez Słowian, przez duchy słowiańskie, także demony. Czyli no, moglibyśmy się spodziewać tam więcej zdecydowanie demonów i kimor niż w przypadku już obszaru, który powstał później, który stał się obszarem rolniczym. I my dość dokładnie wydatowaliśmy ten moment, który jest przejściem pomiędzy tą plemienną historią słowiańską do tej historii związanej z gospodarką feudalną. To mm. Można powiedzieć, że chrześcijaństwo tam wchodzi dość dynamicznie. Piastowie też mocno zmieniają środowisko? Oczywiście też mamy jeden, jedno ze stanowisk zlokalizowane niedaleko Poznania, w zasadzie w blisko Pobiedzisk, gdzie następuje podobna sytuacja, ale zdecydowanie łagodniejsze jest to przejście. To takie wylesienie związane z utratą również no, mokradeł na tym terenie. Można dotować na Około 400 lat temu takie już jest gwałtownie. Czyli ta żarłoczność ludzkości na zasoby naturalne to nie jest wynalazek rewolucji przemysłowej, tylko jakaś taka nasza natura. Dokładnie. To, że znikają lasy, następują wylesienia, mokradła, tracą wodę przez to też w wielu miejscach. Zmienia się ich chemia całkowicie, tego siedliska. To jest kwestia nie ostatnich kilkudziesięciu lat, tylko kilkuset i to bardzo wyraźnie widzimy w wielu miejscach. No i wydawałoby się, że powinniśmy już to dawno wiedzieć. Okej, okay, były wylesienia, człowiek meliorował mokradła nieco później, oczywiście, to już jest bardziej jasne dla nas. To, to jest historia ostatnich może 200 lat. Natomiast intensywny wpływ człowieka na krajobraz, na mokradła, również yy, lasy jest dość wczesny, zdecydowanie bardziej niż nam się wydaje. No Bo też te mokradła to takie, jakieś takie tereny nikomu do niczego niepotrzebne. Mokre, niewygodne, nie da się przejechać, nie da się przejść, nie da się tam nic uprawiać. Więc szczerze mówiąc, nic dziwnego, że chciano i teraz to może już powinniśmy mieć większą na ten temat refleksję, ale wcześniej, kiedy nie było wiadomo o tym, że one są do czegoś potrzebne, no to wysuszyć i tyle. No. Trochę się trudno dziwić. Człowiek w większości swojej działalności ekonomicznej walczył z mokradłami, jednak. Przykładem są bagna polesia. Nie mówiąc już o zachodniej Europie i szczególnie właśnie działalności tej ekonomii pruskiej, bym powiedział, czy generalnie gospodarki feudalnej, no, intensyfikacji rolnictwa. Mokradła były tymi miejscami, których nie można było gospodarować, były niebezpieczne, a tej ziemi cały czas brakowało, jednak. No to po co one są? To świetne pytanie, i, i, i myślę, że teraz mamy zupełnie inną świadomość niż kiedyś. Okazało się, że mokadła są niezwykle istotne do chociażby z punktu widzenia tego, że przechowują wodę. Do pewnego momentu, kiedy tej wody był nadmiar. Kiedy wody generalnie był nadmiar, to no, chcieliśmy ją ten poziom wody obniżać i po to, żeby. Wody było pod dostatkiem po prostu. W ostatnim czasie okazało się, że brakuje nam wody i że ta woda w mokradłach jest w pewnym sensie też wskaźnikiem tego, indykatorem, czy potencjalnie woda w kranie jednak. Będzie jaka jest sytuacja lub nie. hydrologiczna w kraju, tak? Dokładnie. Chodząc, ja często mówię o spacerach z psem, bo często to stosuję. W sensie i nie tylko, że jednak nawet na spacerze z psem na wsi, na przykład, można regularnie wychodząc przez wiele lat monitorować zmiany poziomu wody w mokradłach. Jeśli tej wody jest z, czy pies z... brudzi tylko łapy czy brzuch? Dokładnie, dokładnie. <laughs> Jeśli ta woda zacznie znikać. To Naukowa metoda. Jest, jest, tak. Każdy z nas może to zrobić, obserwując, wychodząc na spacery. Natomiast no, okazało się, że wody jest zdecydowanie mniej niż kiedyś. Poza tym wzrosła nasza świadomość na temat tego, jaka jest rola mokrady w obiegu węgla. Wcześniej to nie było jeszcze, powiedzmy, kilkadziesiąt lat temu, nie myśleliśmy na. W ten, w ten sposób. Mokradła gromadzą węgiel atmosferyczny bardzo aktywnie, dlatego no, określa się je, te środowiska czymś takim określeniem jak nature-based solution, czyli rozwiązania oparte na zasobach przyrody, które są bardzo ważne dla klimatu. Mokradła łagodzą klimat, tak można powiedzieć. Też już poruszyliśmy temat węgla kamiennego. To, że węgiel gromadził się w takich intensywnych Ogromnych ilościach w karbonie spowodowało to, że klimat zaczął się ochładzać. Są takie teorie też. W tym przypadku no, mokradła okazało się, że mogą być naszymi sprzymierzeńcami Ale po, dla działa? klimatu. To Jak to działa? Jak one ściągają ten dwutlenek? Bo rozumiem, że chodzi o dwutlenek węgla. Węgiel generalnie, mm -hmm. no, dwutlenek węgla oczywiście, poprzez oddychanie. To jest proces fotosyntezy, nie? rośliny, Ale które... one są w tym lepsze tak. niż zwykłe lasy? No zdecydowanie. Dlaczego? Dlatego, że ten węgiel zostaje w torfowiskach przez wiele tysięcy lat. Jak Czyli do... one wciągają już tam zostaje. Dokładnie. I robi się z tego torf, a za ileś milionów lat będzie węgiel kamienny. Mógłby być. Mógłby no, być. Mógłby mhm. być. Nie wiem, czy w przypadku takich torfowisk, które mamy w polskim krajobrazie, ale potencjalnie mógłby się wytworzyć taki węgiel kamienny lub brunatny. Czyli... Teoretycznie lasy są bardzo produktywne też, i jak może bardziej, natomiast węgiel w lasach nie pozostaje. Ale to mnie ja bym chciała zrozumieć ten mechanizm. Jak ten torf mm -hmm. powstaje? To jest tak, że zostają tam właśnie te pozostałości po roślinach i nie wysuszają się nic, ich nie wywiewa, i tak sobie nie wiem, gniją, co one tam robią? Jak, jak jest ten mechanizm? Torf powstaje z pozostałości roślin, często pod tych podziemnych to są mchy torfowce, mchy brunatne, korzenie turzyc na przykład, czy nawet drewno olszy czarnej. I przez to, że poziom wody jest wysoki, odpowiednio wysoki, nazwijmy to w ten sposób, nie za wysoki czasami, za wysoki też nie jest niedobry, ale jeśli jest odpowiednio wysoki, ten węgiel może zostać zakonserwowany na wiele tysięcy lat. Zależy też oczywiście od środowiska, czy to są torfowiska zdominowane właśnie przez mych torfowce, czyli na przykład torfowiska wysokie, czy taki ols, w którym gromadzi się ols, czyli Taki las zdominowany przez Olsze Czarną, na przykład, w którym węgiel gromadzi się w nieco inny, różnorodny sposób. Istnieje ogromna różnorodność torfowisk na świecie. Także w każdym z nich ten mechanizm jest może nieco inny, ale generalnie prowadzi do tej konserwacji materii i która przekształca się w torf po jakimś czasie. Mówi Pan, że jest duża różnorodność, to, to zależy od rodzaju roślinności, od szerokości geograficznej. Są wszędzie torfowiska? Na równiku są torfowiska, gdzie na... tam wysoko na północy są torfowiska? Torfowiska są w różnych klimatach, tym umiarkowanym czy w Arktyce również. Takie zamrożone torfowiska to jest na przykład permafrost, czyli wieloletnia zmarzlina, zmarzłość. Tam jest mnóstwo węgla który jest zamrożony od kilkudziesięciu tysięcy lat. Są też torfowiska tropikalne. Możemy jadąc do Kongo zobaczyć jedno z największych torfowisk tropikalnych na świecie. W Indonezji są torfowiska, w Amazonii również na tym czubeczku Ameryki Południowej, Tierra del Fuego, znajdują się fantastyczne torfowiska wysokie z dominacją pchów torfowców, takie czerwone. No, dlatego ta ziemia jest bardzo taka czerwona, nam się wydaje. Także w różnych klimatach, w Antarktyce ciężej zobaczyć torfowiska, aczkolwiek Antarktyka zielenieje. I te poduchy muchów, które się tam pojawiają, są coraz grubsze. Także możliwe, że może nie na samej Antarktydzie, ale wokół też takie struktury, które podobne są do torfowisk, możemy zobaczyć. I tych torfowisk w skali globu jest coraz mniej? Tym okradowym może szerzej? Powiedziałbym, że w różnych miejscach na świecie w różny sposób torfowiska reagują na globalne ocieplenia. Czyli torfowiska związane z permafrostem, czyli z, z wieloletnią zmarzliną. One stają się coraz bardziej wilgotne ze względu na to na tajanie permafrostu, natomiast torfowiska w zachodniej Europie, często też w Ameryce Północnej, na tych obszarach umiarkowanych, ulegają przesuszeniu. Jeśli ulegają przesuszeniu, to znikają, utleniają się i trafiają do atmosfery w postaci dwutlenku węgla. Natomiast w przypadku torfowisk wieloletniej zmarzliny następuje troszeczkę inny proces i tu jest bardzo ważna też cecha. Funkcja też torfowisk związana z emisją lub gromadzeniem dwutlenku węgla. W tych miejscach, gdzie poziom wody jest za niski, więcej dwutlenku węgla trafia do atmosfery, natomiast tam, gdzie poziom wody jest zbyt wysoki i są zalewane powierzchnie torfowisk. Takie jak na przykład miejsca nie wiem, w północnej Eurazji, w Kanadzie, związane z wieloletnią zmarliną, wtedy więcej metanu trafia do atmosfery, czyli i to to, i to jest złe. Można powiedzieć, że w większości torfowiska na kuli ziemskiej są poza równowagą, która jeszcze była 500, może 1000 lat temu. Można powiedzieć, że jakaś forma równowagi, oczywiście równowagi w przyrodzie nie ma, patrząc na skalę czasowe kilku tysięcy lat, tak jak Patrzymy w przeszłość tej równowagi nie ma, natomiast relatywny, taki, były w dobrym stanie, zdecydowanie lepszy, lepszym stanie naturalnym jeszcze kilkaset lat temu. Czyli torfowiska z naszych sprzymierzeńców, jeśli chodzi o klimat, mogą stać się czynnikami, które jeszcze przyspieszą ocieplanie klimatu, bo im będzie cieplej, tym bardziej one będą wysychały i emitowały ten zgromadzony wcześniej dwutlenek węgla? Dokładnie. Koledzy, z którymi pracowaliśmy na takich dużych zbiorach danych, głównie z półkuli północnej, no ale torfowisk jest zdecydowanie więcej na półkuli północnej, zauważyliśmy, że przynajmniej Patrząc na różnego rodzaju modele, że do 2100 roku jeszcze w zasadzie globalnie torfowiska mogą być akumulować materię organiczną, przekształcając się w torf i gromadząc ją. Natomiast po tym czasie będą głównie emitentami dwutlenku węgla ze względu na przesuszenie. Także obecnie Europa jest generalnie zdominowana przez obiekty, które są przesuszone. Oczywiście, tak jak wspomniałem, w różnych miejscach są różne reakcje. Natomiast jednak no, patrząc na torfowiska też te tropikalne, które, tak jak już wspomniałem w kotlinie Kongo czy w Indonezji, jednak zauważamy coraz więcej pożarów, coraz więcej sytuacji takich, że przesuszają się te obiekty, co jest związane i z klimatem, globalnym ociepleniem, antropogenicznym globalnym ociepleniem. Czyli powodowanym przez człowieka. Mhm. Dokładnie, tym ostatnim, który jest powodowany przez człowieka. Ale jest też takie zjawisko, które zupełnie się nie mieści w głowie, mianowicie tak zwane pożary zombie, czyli pożary torfowisk. W momencie, kiedy mamy głęboki mróz, na przykład na Syberii. Ja Czy tam to było w 2021, jeśli dobrze pamiętam, ale ciągnęły się od lata przez zimę te pożary pod... Ziemne, można powiedzieć, przy 50-stopniowym mrozie. Jak to jest w ogóle możliwe? Pożary zombie są takim tematem, który ostatnio pojawia się również w kwestii badawczej coraz częściej, ze względu na to, że coraz częściej się z nimi spotykamy. Oczywiście trudno sięgnąć wstecz, kilka tysięcy lat badając te ognie zombie, co próbujemy robić też. Żeby się dowiedzieć, czy rzeczywiście tak bywało mhm. dokładnie. Badając na przykład takie torfowiska w zachodniej Syberii, chociaż teraz trudniej się tam dostać, ale mamy trochę materiału wcześniej zebranego czy w Jakucji. Ostatnio, przynajmniej tak zgadzamy się globalnie w tej społeczności naukowej, to torfowisko znawców, że jednak tych ogni, tych pożarów zombi jest coraz więcej. Zombie fires inaczej. No i z pożarami zombie jest to taka sytuacja, że jeśli następuje zapłon w jednym z miejsc, na przykład gdzieś tam w zachodniej Syberii, to tor zaczyna się tlić. On nie pali się takim otwartym ogniem. Tam jest relatywnie duży dostęp tlenu, bo musi być tlen, żeby w ogóle istniał taki zapłon. Ten ogień tli się w głąb tego profilu torfowiska, nawet kilkadziesiąt, nawet na kilka metrów może ten pożar, nazwijmy to, przesuwać się. No i sytuacja też może być tego rodzaju, że taki ogień rozpoczyna się od pożaru tajgi, czyli płonie las, zapala się torfowisko, płonie w głąb, i może wydobyć się na przykład 20 metrów lub kilkaset metrów dalej, po roku zapalić następny fragment lasu lub torfowiska w takim odstępie, w takim dystansie, a jednocześnie to nie są pożary, które gasną zimą. To, że jest na powierzchni minus 50 stopni, to nie szkodzi zupełnie temu, co się dzieje wewnątrz torfowisk. To jest trochę niepojęte. Bo przecież mówiliśmy o tym, że wieczna zmarzlina. To co to się pali? To ta wieczna. Przepraszam, wieloletnia nie mam wiecznej. Wieloletnia zmarzlina się pali. Możemy zacząć, jak się zastanawiamy nad tym tematem, przede wszystkim powinniśmy zacząć od, od torfowisk borealnych. Czyli to są takie miejsca, które nie są zamrożone. Czyli Kanada, południowa część Kanady, powiedzmy, zachodnia Syberia, Środkowa Zachodnia Syberia, gdzie znajduje się nieregularna zmarzlina. Natomiast te miejsca, które są zlokalizowane wyżej, powiedzmy, czyli w Arktyce, permafrost, one zaczynają płonąć dopiero teraz, w ostatnim czasie. Ponieważ są coraz bardziej przesuszone, tam nie tylko, powiedzmy, następuje tajanie permafrostu, ale również znikają jeziora, tam jest coraz bardziej sucho. I te pożary mogą, to nie musi być głęboko, może być 20-30%, 50-60 centymetrów, to wystarczy do tego, żeby ten dym wydostawał się spod śniegu. Jest to zaskakujące, zgadzam się, że jak zobaczyłem pierwszy raz taki film, w którym pokazany był taki ogień, było to szokujące, tym bardziej, że to są pożary bardzo trudne do gaszenia na tak ogromnym obszarze, jakim jest na przykład Syberia czy Arktyka Kanadyjska. I co to robi też z klimatem? Węgiel. Znowu wracamy do tego Dorzucę samego. Mówimy ciągle o węglu, myśląc o torfowiskach, wieloletnich zmarzlinie, lasach borealnych. Czyli tych szpilkowych lasach zdominowanych przez sosnę, świerk. Takie gatunki, które są przystosowane do życia szpilkowe w takim Szpilkowe lasy, nie słyszałem tego określenia z... zawsze. I glas te szpilkowe. szpilkowe no, sz... Tak, dokładnie. Może nie jest to bezpośrednio takie wykorzystywane w biologii, natomiast oczywiście charakteryzuje jakby tego typu las. Możemy sobie taki las wyobrazić. Takie lasy występują też w Polsce, chociaż nie do końca są związane z klimatem borealnym. Takie lasy również oparte są na torfowiskach. Lasy mają... Więcej wspólnego z torfowiskami, niż nam się wydaje, z mokradłami w ogóle. O tym często staram się też wspominać rozmawiać z leśnikami, gdzie czasami wydaje nam się, że takie środowiska, które są odrębnymi ekosystemami, odrębnymi jakby tam, takimi siedliskami, w których w jednym jest, są drzewa, w drugim jest mokradło, są czymś odrębnym. Właśnie nie do końca tak jest. My za bardzo rozdzielamy przyrodę na pewne komponenty i mamy specjalistów od jezior, torfowisk, lasu i tak dalej. Teraz próbujemy eksplorować te pogranicze dyscyplin. No i tutaj torfowiska rzeczywiście są takim pomostem, węglowym pomostem dla wielu miejsc na ziemi. To czy możemy... Odtwarzać torfowiska mokradła w odpowiednim poziomie, dolać tam wody, ale przecież na mnie trochę brakuje, więc jak tutaj sobie z tym poradzić? Ciężko jest do wielu obiektów dolać wody, szczególnie biorąc pod uwagę takie środowiska z ogromnymi torfowiskami, gdzie nie ma ludzi, czyli tak jak wspomniałem już na przykład Syberia, czy niektóre też torfowiska tropikalne, gdzie nie ma żadnego dopływu ani odpływu. Wody, Niektóre torfowiska, duże części, większość tych takich największych torfowisk zależna jest od opadów. Czyli byśmy powiedzieli inaczej, tak bardziej profesjonalnie, ombrogeniczne. To są to czyli oparte głównie o opady atmosferyczne. Tam bardzo ciężko jest dolać wody i musimy starać się, żeby pracować nad klimatem głównie, który powinien być wilgotniejszy zdecydowanie i przede wszystkim chłodniejszy. Natomiast wiele obiektów możemy ratować właśnie dolewając wody, czyli na przykład tamując rowy melioracyjne. Które mogą dostarczać wody do, dla takich obiektów, które były zniszczone w przeszłości przez człowieka. No to rolnicy powiedzą, daj pan spokój. No tutaj nie chcę mieć za wilgotno przecież. No właśnie, i tutaj ciężko nad tym pracować tak od podstaw. Wydaje mi się, że w obecnym stanie rozdrobnienia własności gruntów i w pewnym sensie, no może jeszcze niewielkiej świadomości, trudno nam uzyskać jakieś bardzo dobre efekty związane z odtwarzaniem torfowisk, czyli tutaj już mówimy o restytucji, czyli odtwarzaniu torfowisk. Myślę, że w miejscach, gdzie takich jak na przykład lasy, lasy państwowe na przykład łatwiej jest przekonać. Do tego, żeby jednak no, do pracy nad torfowiskami, nad podniesieniem poziomu wody, nad utrzymaniem tego poziomu wody w odpowiednim stanie. Natomiast w przypadku gruntów takich prywatnych, rolniczych, myślę, że to jest praca na następne kilkadziesiąt lat związana też ze zmianami w prawie. Bo jest jedna rzecz, to jest dobra wola i świadomość, a druga to jest też zmiany w prawie, a może też świadomość związana z, z zanikiem wody, bo myślę, że rolnicy też widzą to, że Wraz z mokradłami zanika też woda. Wraz z wodą zanikają mokradła. No niestety wielokrotnie spotkałem się z takim mm, obrazem przekopanego mokradła śródpolnego. Często to są takie oczka, które no, zdominowane są przez roślinność na pierwszy rzut oka, mało atrakcyjną, czyli są to jakieś wierby, trzcina, pałka wodna. Nawet niektórzy przyrodnicy z takim dystansem podchodzą do takich siedlisk, ponieważ nie ma w tym gatunków rzadkich przede wszystkim. No bo żeby ochronić bagno, mokradło, torfowisko, prawnie powinien mieć jakiś rzadki gatunek wyjątkowy. W ten sposób powstają obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, parki narodowe. Natomiast to, co też próbujemy robić w takiej naszej społeczności zajmującej się torfowiskami, to uświadamiać, że nie tylko rzadkie gatunki są ważne, ale jest ważny węgiel. My powinniśmy w krajobrazie rolniczym, leśnym, również w miastach chronić węgiel. Torfowiska są ogrodami węgla. A czy można stworzyć sztuczne mokradło w jakimś miejscu, które nie będzie nikomu przeszkadzało, że tak powiem? Tak, jak najbardziej. Można stworzyć sztuczne mokradło albo nawet wykorzystać mokradło do produkcji materii organicznej, która może być wykorzystywana na kompost na przykład. I to się robi w Europie. Może bardziej w takim kontekście wykorzystania Poprzednio zniszczonych torfowisk, mokradeł, do tego, żeby uprawiać coś, co jest, co jest ostatnio dość powiedział, że modne, ale pracujemy też nad tym koledzy z Niemiec przede wszystkim, co nazywamy paludi takimi uprawami roślin, wodnobłotnych, które możemy w jakiś praktyczny sposób wykorzystać. Przykładowo w leśnictwie wykorzystuje się torf w szkółkarstwie w ogromnych ilościach. Takie uprawy paludi kultury można by przekształcić, jakby wykorzystać w celu ochrony tych naturalnych torfowisk, tych, które no, są niszczone w, głównie we wschodniej Europie. To jest Litwa, Łotwa i Estonia, stamtąd trafia mnóstwo torfu do, do Polski. Jest wiele miejsc, gdzie wydobywa się nielegalnie torf, również w Polsce. To jest słabo uregulowany proces. Ciężko i pociągnąć do odpowiedzialności karnej, a jeszcze bym powiedział, że legalnie też można łatwo w niektórych przypadkach zdobyć pozwolenie na to, żeby wydobywać torf i sprzedawać go na, do produkcji pieczarek. Także zdarzają się takie sytuacje też. Można to zrobić legalnie jeszcze cały czas. Także... Czyli jaką pieczarkę, to się teraz muszę zastanawiać, czy ona na pewno jest na legalnym torfie? Y też można się tak zastanawiać. Myślę, że to nie jest <grym> aż dla tak Dla człowieka szeroko. wrażliwego społecznie. Naprawdę wszędzie są pułapki, nawet pieczarki. Wszędzie, wszędzie. No, również ten torf sprzedawany dla ogrodnictwa w różnych marketach, on, on pochodzi jednak z kopalni torfu. Kopalnie torfu są chyba najbardziej drastycznym sposobem niszczenia torfowisk. Także no, zachęcam do niekupowania torfu. Generalnie. To jako środowisko torfiarzy, fanów mokradeł, jakbyście przedstawiali listę rządzącym, co zrobić, żeby chronić mokradła? Macie takie top 5 punktów na przykład? Oczywiście pracujemy nad tym. Natomiast przede wszystkim zmiany w prawie, myślę, że są bardzo istotne na poziomie systemowym. Zmiany w prawie związane z, z pozwoleniami na eksploatację torfowisk, niszczenie torfowisk w różnych środowiskach, również w miastach, w moim miasto, może się wydawać dziwne, że jak mówię no o torfowiskach tak, jak, w mieście. jakie torfowisko, jakie mu tak, w mieście, gdzie? Tak, jak najbardziej, w Warszawie też, Poznają, w Poznaniu, w wielu miejscach, um, zakole wawerskie, Aha. na przykład. Poznań? Poznań to jest Dolina Różonego Potoku, Dolina Górczynki, którą taka propa udało nam się ostatnio pomóc ochronić. To jest taka rzeczka w mieście. Taka głównie wykorzystywane przez lokalnych piwoszy, prawda? ale się okazało też, że jest bardzo ważnym siedliskiem dla różnych gatunków wodnobłotnych. Znajdują się tam stare wieżby i lokalni aktywiści starali się bardzo, żeby to zachować. To miejsce miało być wylane betonem, ale pozostanie, może nawet w lepszym stanie w przeszłości, będzie zabezpieczone, będzie użytkiem ekologicznym. Czy na przykład no może nie najlepszym przykładem jest rezerwat Żurawiniec w Poznaniu, który wysycha i niektórzy koledzy pracują nad tym, żeby go przywrócić do życia. Dolina Warte w dolinie Wisły też znajdziemy torfowiska. Te Także tego jest więcej niż nam się wydaje. Próbujemy teraz trochę może uświadamiać niektórych ludzi, którzy podejmują decyzję, żeby jednak... Czyli samorządy tutaj też mają dużo do powiedzenia. Bardzo, bardzo, No i też nie zawsze łatwo się rozmawia na ten temat, ponieważ są to mocno rozrobnione grunty, czasami też prywatne, sprzedane już deweloperem. Także to się, duże koszty też powstają w momencie, kiedy chcemy ochronić w mieście taki obszar, ale są dobre przykłady i myślę, że tutaj... Jest też duża szansa na to, żeby ochronić torfowiska w mieście. No i jeszcze wracając do tych punktów, no myślę, że przede wszystkim zmiany w prawie, zabezpieczenie węgla, generalnie identyfikowanie mokradeł w krajobrazie, dlatego że w większości, jakby biorąc pod uwagę kategorie gruntów w mieście, na obszarach nawet też leśnych, ale też prywatnych obszarach rolniczych, nie istnieje coś takiego jak bagno albo torfowisko. To jest nieużytek. W większości to są nieużytki. Nie mówiąc już o tym, że to bagno i torfowisko jest trudne czasami do identyfikacji, bo tam trzeba pojechać z jakimś próbnikiem, zajrzeć pod ziemię. Nie zawsze rośliny wilgociolubne świadczą o tym w większości, bym powiedział w dużej części, ale świadczą o tym, że jest tam torfowisko. Także, no i przede wszystkim niewielu jest ludzi, którzy. To robią właśnie rzeczywiście, zajmują się identyfikacją bagien, no bo to jest taki temat trochę, wydaje się oderwany od rzeczywistości, ale w ostatnim czasie też rozmawiając z samorządami, z, czasem też z politykami i z leśnikami dochodzimy do wniosków, że rzeczywiście potrzebujemy systemowych zmian związanych w prawie, w tym podejściu do rozpoznania w terenie, czyli związanym z kartowaniem mokradeł w Polsce. Przykładowo, no, sądzę, że nawet biorąc pod uwagę miasta, nie sądzę, żeby wiele miast miało mapę okradeł. Prawdopodobnie nie. Pan tak prywatnie się martwi o mokradła? No jak najbardziej. Znaczy jestem związany z tym tematem nie tylko tak profesjonalnie i na sucho, z dystansem, ale jednak no, darzem mokradła dużym, można powiedzieć takim dużym uczuciem. Proszę nas zarazić tym uczuciem. Jak mamy się zakochać w mokradłach? Gdzie mamy je oglądać bezpiecznie? Właśnie. No myślę, że warto jest się zaangażować też w pracę może organizacji pozarządowych, popatrzeć na to, co robią naukowcy, skontaktować się z nimi i ewentualnie odwiedzać rezerwaty przyrody. No właśnie, turystycznie, gdzie by pan Ta polecał? Bory Tucholskie, Dolina Biebrzy. Mhm. cała Dolina Biebrzy w zasadzie jest wypełniona torfowiskami. O tym też nie do końca jesteśmy tego świadomi. Dolina Noteci. Także może jest mniej ciekawa, bo jest zmeliorowana i bardzo w, niej w wielu miejscach przekształcona. Natomiast w wielu miejscach południowej Polski, w górach, Torfowiska nowotarskie. Myślę, że wędrując po górach izerskich nie zawsze mamy świadomość, że chodzimy po torfowiskach, szczególnie po śniegu, jeżdżąc na nartach, ale latem jest tam jednak wiele obiektów, które warte są odwiedzenia. Także głównie Polska Północna jest zasięg ostatniego zlodowacenia. Tam, gdzie ten lądolód spoczywał, to zostawił jednak wiele jezior i torfowisk, które cały czas jeszcze są w dobrym stanie, a poza tym, jakbyśmy spojrzeli na mapę obszarów chronionych, rezerwatów, to duża część rezerwatów to są torfowiska. A przyrodniczo, co jest w nich ciekawego? Bo mówimy, jakie są ważne dla paleoekologii, jakie są ważne dla klimatu, a dla takiego właśnie konesera przyrody, to co, co tam ciekawego można zobaczyć? myślę, że na pewno unikatowe gatunki. Jeśli ktoś interesuje się ptakami, to może na takim torfowisku wysokim nie zauważy zbyt wielu interesujących gatunków. Natomiast wystarczy, że pojedziemy w dolinę Biebrzy i można spojrzeć, zobaczyć, zaobserwować takie gatunki jak dubel dwodniczka. No nie mówię o biliku, który jest coraz bardziej taki rozpowszechniony, ale też tam taki gatunek możemy zobaczyć. Żurawie, tysiące gęsi. Oczywiście. Natomiast no, może mniej wyspecjalizowanych takich e, przyrodników e, możemy spotkać, którzy patrzą na to, co się dzieje na poziomie ziemi, czyli na przykład mchy. Dość wiele rzadkich gatunków muchów, o których często też... E, też dla koneserów faktycznie. Bardzo <noise> koneserów, tak. Jest wiele gatunków muchów, które można spotkać tylko na torfowiskach. Roślin naczyniowe, storczyki, takie no, dużyce, też bardzo rzadkie bardzo wiele gatunków różnorodnych, także no są to zupełnie inne gatunki niż te, które spotkamy w suchym borze sosnowym. Takie kimora przede tak. wszystkim też. Oczywiście możemy dotknąć historii przede wszystkim też, jakby i jeśli mielibyśmy szukać takiego miejsca. W krajobrazie Polski, gdzie poczujemy najbardziej intensywny zew natury, to myślę, że torfowiska są, są takim miejscem. Nie? nie bał się pan nigdy gdzieś tam mgła, coś już zbliża się, zmierzch, tutaj te torfowiska? Nigdy nic? Raczej jest to ekscytacja. Okay. Może nie strach, ale taka ekscytacja byciem w terenie. Po ponad 20 latach może. Jeżdżenia w teren na torfowiska, jednak odczuwa się pewnego innego rodzaju emocje. po to... ciemku kiedyś pan był? Tak. Też tak. nic? Trochę. <grymne> nie, <grymne> nie, troszeczkę, ale to nie jest jakiś taki strach przed duchami, które tam gdzieś mogą się wydobyć z torfu i pożyć człowieka. Nie, nie. Raczej ekscytacja byciem w przyrodzie. Aha. Ja to się boję, wie pan, po ciemku w lesie. Córką leśnika jestem, a jestem tak wydygana. Kiedyś pomyślałam sobie, że przełamię się i pójdę po Aha. ciemku do lasu i po prostu po 10 metrach zarządziłam odwrót, że nie, nie, nie. tutaj. A to wystarczy czołówkę założyć na głowę. No to, Aha. przecież to jest najgłupszy pomysł, to wtedy ten ktoś, coś złego Aha. dobrze widzi, gdzie ja jestem. <laughs> nie, 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 nie. Ja to mam dobrze przemyślane. <laughs> nie, myślę, że nie ma ryzyka zdecydowanie mniejsze niż w mieście. Nie ja wiem, to kwestia jest, to, to nie jest do końca racjonalne, ale nikt z nas w pełni racjonalny nie jest, tak myślę. Ja tylko jeszcze może dopowiem, no. że jedna rzecz a propos tego jeżdżenia do lasu. Ja z moim synem jeżdżę do lasu po zmroku też często. Dopuszczę zielonki, bierzemy czołówki ze sobą, ale nie zapalamy ich generalnie i chodzimy sobie właśnie, mamy swoją trasę, nawet jak pada zimą. Mamy swój szlak, także on, może on nie będzie się bał tej ciemności w przyszłości. Dobry pomysł, takie oswajanie. A to na wakacje Aha. gdzie pan jeździ? Gdzieś do Egiptu, gdzie jest sucho, żeby trochę odpocząć? Najchętniej jeździłbym na torfowiska, ale nie myślę, że nie wszyscy byliby zadowoleni z tego. Natomiast dziękuję za to pytanie, dlatego że wszędzie, gdzie jadę, staram się poszukać jakiegoś bagna. Doktor Habilitowany Mariusz Lamentowicz, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalnie dla Was, słuchacze i słuchaczki radia naukowego. Przyjechał pociągiem, który podobno się nie spóźnił. Tak, tak fantastyczne, Poznania. fantastyczne uczucie. Gratuluję swojej Wszystkiego dobrego. Dziękuję ja, bardzo. Dziękuję. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za uwagę, a wy. Boicie się lasu nocą? Czy może jest w Was trochę więcej racjonalności niż we mnie? Powiem Wam, że dla mnie to był bardzo pouczający odcinek. Sama na niego nie wpadłam, to profesor Lamentowicz go zaproponował, za co jestem podwójnie wdzięczna, bo właśnie dowiedziałam się o mokradłach, pewnie jak wielu z Was, wielu, wielu nowych rzeczy. I zafascynowałam się nimi dzięki profesorowi Lamentowiczowi. W kolejnym odcinku, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, też będzie nieco okolicznościowo no ale właśnie odcinek jeszcze nie jest fizycznie nagrany w momencie, kiedy nagrywam te słowa, więc zdradzać tego nie będę. Everybody, łapki w górę. Lajkujcie, serduszkujcie, komentujcie, wystawiajcie ocenę w apkach. Bardzo dziękuję, ściskam Wasza Karolina. Do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!